Siatkarze czarno-czarnych wciąż nie mogą trenować w pełnym składzie. Szczególnie brakuje rozgrywającego Lukasa Kampy, który ćwiczy z reprezentacją Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi przygotowują się do Mistrzostw Świata. W tej sytuacji trener Robert Prigl zaprosił na zajęcia swojej drużyny 16-letniego Pawła Strojeckiego, rozgrywającego z zespołu juniorów. Rozgrywki pierwszej ligi koszykarzy podzielone są na dwa etapy. Najpierw wszystkie drużyny wezmą udział w rundzie zasadniczej. Pierwsza kolejka odbędzie się 27 września, ostatnia 28 marca. Potem 8 czołowych ekip zagra o mistrzostwo pierwszej ligi. Początek tej fazy 11 kwietnia. Zespoły walczyć będą do 3 zwycięstw. Drużyny, które zajmą po rundzie zasadniczej miejsca od 11 do 14, zagrają o utrzymanie. Najsłabszy z nich spadnie do drugiej ligi. Trzecia kolejka spotkań w piłkarskiej lidze okręgowej. Rezerwy Radomiaka zmierzyły się z Wulkanem Zakrzew. Obie ekipy marzyły o pierwszym zwycięstwie w tym sezonie. Radomianie dwukrotnie obejmowali prowadzenie. Gości odrabiali stratę, ale na trzeciego gola dla Zielonych już nie odpowiedzieli. Radomiak pokładał Wulkana 3-2. Bardzo ważne zwycięstwo dla zespołu po porażce, takiej jaka była w zeszłym tygodniu, znaczy w niedzielę. No ciężko było na początku się przestawić, ale chłopaki pokazali, że to jednak chyba był wypadek przy pracy i kierunek, w którą stronę idziemy, jest właściwym kierunkiem. Gole dla Radomiaka zdobyli Michał Bednarek, Daniel Winiarski i Szymon Kiernos. Natomiast bramki strzegł Piotr Banasiak. Był mocnym punktem ekipy Radomiaka. Bramkarz taki jak Piotrek w bramce, no to jest, no nie chcę mówić, przeceniać jego roli, ale to jest bardzo ważne dla całej drużyny, bo mówię, jest to, nabiera się takiej dodatkowej pewności. Mamy drugiego bramkarza, Wojtek, który siedział dzisiaj na ławce. Ja nie mówię, że on jest złym bramkarzem, ale jednak no, człowiek, który bronił w drugiej lidze, no jest to pewność tu w plecach, w głowie gdzieś, że jest jeszcze ta ostoja, gdzie tak jak dzisiaj pokazał, wyciągnął Piotrek parę sytuacji takich dosyć ciężkich i udało się wygrać 3-2. Po trzech kolejkach spotkań Radomiak II zajmuje 8 miejsce w tabeli Ligi Okręgowej. Sławomir Żeromiński jest jednym z najbardziej utytułowanych trenerów w radomskim sporcie. W przeszłości był pięściarzem międzynarodowej klasy. Zdobył tytuł wicemistrza prestiżowej Spartakiady Armii Zaprzyjaźnionych. Był mistrzem Polski oraz trzykrotnie wicemistrzem kraju. Razem z Legią Warszawa wywalczył pierwsze miejsce w rozgrywkach drużynowych. Dziś Sławomir Żeromiński szkoli z powodzeniem młodzież w sekcji Radomiaka.